Nie możemy powiedzieć, że nigdy nie dostarczymy broni Ukrainie. Nie ma żadnego embarga tutaj. Natomiast w tej chwili koncentrujemy się na czymś innym. Cała nasza polityka od roku ponad polega na tym, żeby do spraw ukraińskich jak najbardziej przyciągnąć NATO, Unię Europejską i y, uważam, że y, my powinniśmy skłaniać właśnie NATO i Unię do wsparcia Ukrainy i razem z nimi, z tymi organizacjami y to robić. Realizacja postulatu do zbrojenia Ukrainy, tyle jak rozumiem przekazania, chyba nieodpłatnie, bo handlować przecież bronią można. To oznacza wejście na ścieżkę wojenną już taką bezpośrednio z Rosją po prostu? Nie chcę się odnosić, tekst jest bardzo publicystyczny. Ale nie chodzi mi tak o jak... tekst, chodzi mi o sytuację. Na pewno nie jest tak, że jak sugeruje redaktor naczelny Rzeczpospolitej, że to jakaś niemoc i strach rządzi polskimi politykami. Nie, ale rządzi... ja pytam o co innego. Tak? Czy gdyby zaczęto dozbrajać Ukrainę, to to oznacza bezpośrednią wojnę z Rosją, Europy, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, czy to oznacza już konkretne wejście na ścieżkę wojenną? To byłoby takie spekulowanie. W chwili obecnej, podobnie jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, oceniamy, że nie jest to właściwy moment i żeby to sytuacji nie zmieniło. Na pewno Stany Zjednoczone, które. Liderują we wsparciu Ukrainy na Zachodzie i tutaj starają się robić dużo. Rozpatrują wszystkie za i przeciw, i na pewno ten element rosyjski, o który pani redaktor pyta, jest tutaj istotny. I my też analizujemy sytuację i to, co byłoby najbardziej efektywną pomocą dla Ukrainy, ale w odróżnieniu od publicystów musimy myśleć o tym, co będzie za tydzień, za rok i za pięć lat, i tak kształtować polską politykę.